Cześć, witam was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiaj epicka bitwa na tierach niskich, co nie znaczy, że ma ich nie być. To są oczywiście tiery równorzędne, tak jak i każde inne. I tutaj można również fajnie się pobawić i wykręcić fajny wynik. Bohaterem dzisiejszej bitwy jest Decoder 525 na Crusaderze, czyli widzimy piąteczki na piąteczki. Wiadomo, jak na tych tierach jest dużo graczy początkujących, niedoświadczonych, ale w drużynie przeciwnej mamy dobrego gracza, na przykład na T67, który może sprawić trochę problemów. No i generalnie, wiadomo, Crusader to nie jest jakiś mega pancerny czołg, także będzie przyjmował od wrogów, którzy również potrafią strzelać. Jest arta, no i obejrzymy sobie, jak tam wszystko się rozegra. Troszkę się wahałem, czy na pewno dać tą bitwę do epickiej, czy może nie do wyboru, bo to jednak troszkę niższe tiery, troszkę łatwiej, ale postanowiłem, że czemu mam, że tak powiem, dyskryminować takiego Crusadera, który zrobi fajny wynik i ciekawy wyciąg. Dobra, mamy pierwszy frag, pierwsze strzały oddane, także przyjrzyjmy się nieco samej maszynie. Pociski 75 uszkodzeń i 110 przebicia, czyli tak naprawdę, żeby tutaj nastukać dużo obrażeń, naprawdę trzeba się nadziubać. A PCR-y mamy 180 przebicia i 75 uszkodzeń. No i heki to już jest w ogóle rzecz nieprzydatna, ponieważ mamy tylko 30 przebicia i 100 uszkodzeń, także dekoder ich po prostu nie wozi. Mapka to El Halów, 52% szans na zwycięstwo i zaczynamy zabawę. Podjazd w klasyczne miejsce dla medów, czy dla heavików. Tutaj oczywiście rozgrywa się główna walka. Zobaczymy, jak sobie z tym wszystkim poradzi dekoder. Widzimy, że już na starcie nieznaczna strata w HP, aczkolwiek na tych tierach takie 300 HP to oznacza już jeden czołg, także to już jest zawsze coś. Nie pamiętam, ile opuszczenia działa ma Crusader, ale chyba nie aż tak dużo, żeby móc sobie pozwolić na jakieś takie granie niewidzialne, ale zobaczmy sobie, no troszkę tutaj musi się wychylić. Dosyć daleko, 69, jeden bezpieczny strzał. Trzeba uważać na artę, może wrzucić. Tak naprawdę, żeby zrobić naprawdę taki dobry wynik na Crusaderze, to nie jest to takie aż bardzo proste, bo on nie upie z jakichś heków za 300 czy 500, tylko faktycznie tego dziubania jest ogrom. Oczywiście bardzo szybko przeładowuje, to jest jego ogromny atut, mobilność całkiem przyzwoita, chociaż mogła być nieznacznie lepsza. Teraz nie wiem, jak to weszło, ale udało się. No i teraz takie granie typu wychyl się, strzel. Saf tutaj celuje, ten saf jest groźny. Złapany znowu na autejmie saf i wykańczamy 500 obrażeń. Znowu złapany typek na autejmie. Ten celownik tak naprawdę nie wiadomo, gdzieś jakby indziej pokazywał, aniżeli było strzelane. Także nie wiem, mam nadzieję, że nie są to żadne tak zwane cheaty, bo ja się na tym po prostu nie znam. Ale umówmy się, że nie. Dobra, i doimy teraz kawulca. Złapany na gęsi kawulec. Tutaj wspomaga się APCR-ami, bo prawdopodobnie nie wchodziłoby z obrażeniami, ale nieistotne. I nawet z tych APCR-ów się dinga. Robimy obrażenia 5 do 9. Sytuacja w miarę ok, ale wróg już zdobył przewagę. No i mamy 1300 uszkodzeń oraz 3 fragi. Także wynik już całkiem spoko, już tutaj mieliśmy dużo postrzelane, a jeszcze tej bitwy przed nami nieco będzie. Na drugiej flance był T67, T34 oraz A20, także jest możliwy atak właśnie tamtym powiedzmy kanionem, czy tamtym przesmykiem. Mamy co tutaj na środku hecerka, którego można by spompować. Wybrał się na dół, to może się skończyć jego po prostu śmiercią. Pompujemy. Hecer oczywiście na tych tierach potrafi dingnąć, także ale okej, okay, udało się nawet zrobić fraga, także mamy tych fragów sztuk 4, 1500 uszkodzeń, 9 do 11. Wolverine, czy też Wolverine. Znowu zapadę na autoaimie, no i pompujemy sobie teraz tego TDK amerykańskiego po 70. No i skończyły się APCR-y, dekoderowi został jeden, później wyłącznie APK-i, no ale mówię, na tych tierach to i tak myślę, że dałoby spokojnie sobie poradzić bez tych pocisków premium. 1800 uszkodzeń oraz 5 fragów. To już podejrzewam taki wynik pewnie na masterkę na tym, na czym czołgu. 10 do 11, teraz T34.
ten tak naprawdę Crusader dłużej skupia, aniżeli przeładowuje. Ding, weszło w gąski. No i dosyć mocno sieje bez skupienia na takiej odległości. Także albo trzeba po prostu strzelać dużo i część pocisków nie trafiać, albo skupiać do końca. Dobra, pompujemy. 11 do 13 się zrobiło. 2 na 4. W hapsach spora strata. No i teraz dekoder sobie sam na 4 czołgi. Czyli mamy sytuację do wyciągnięcia. 378 HP kontra 1200, także spora różnica. Praktycznie 4 pełne czołgi na tych tierach kontra prawie pełny dekoder. Ma 6 fragów, 2200 uszkodzeń. Dlatego tak mówiłem, wahałem się, czy na pewno będzie to bitwa epicka, bo już wiemy, że nie będzie tej kołobanowa. Ale sam na 4 to również jest jak najbardziej no, ładny wyciąg, prawda? Nie ma co się oszukiwać. Natomiast tutaj końcówka jeszcze będzie ciekawa, jeszcze będzie się troszkę działo, także spokojnie oglądamy, co zrobi dekoder. Na razie czekamy na tego T67, z tyłu może wyjechać T28 ewentualnie, jesteśmy bezpieczni, odarty, no ewentualnie Matilda Black Prince, ale ta potrzebuje nieco czasu, żeby się do nas zbliżyć, plus nie była wyspotowana, także ja obstawiam, że jest gdzieś w okolicach swojego respa, bądź gdzieś tam z góry patrzy na kapa. Ok, dekoder zdobył się na jakiś ruch, ten T67 jest, kręci tutaj po środku. O dziwo udało się go zaświecić bez własnego spota, ale on pewnie ma żarówkę, także już pewnie wie, że został wyspotowany, bo przestał jechać. Czai się za tą górką. Mamy więcej HP, moglibyśmy spróbować wykończyć go po prostu na ilość hapsów i na reload, także zobaczymy, co zrobi nasz bohater. Chyba tak się właśnie stanie. Tylko pytanie, czy ta Matilda Black Prince przypadkowo tutaj gdzieś się nie kręci, bo wtedy byłby to problem podwójny. Natomiast zobaczmy, mamy rozwaloną wieżę, nie naprawia tego dekoder. Wyjazd na T67, na tyłek bardzo ładnie, mamy od razu przewagę, tak naprawdę dwóch strzałów. Ten zanim się obróci, to został praktycznie zdojony. Dobra akcja, 7 frag, 2500 obrażeń, co uważam jak na ten czołg jest wynikiem, no świetnym już. A tutaj jeszcze oczywiście bitewka nam trwa. Cały czas strata w hapsach, 264 kontra 869, czyli przewaga spora, plus jest arta, która może nas one-shotować. Na szczęście na razie tak się nie dzieje. No i dobra, co teraz zrobi wróg? T28 jest czołgiem szybkim, mógłby spokojnie tutaj pogonić tego Crusadera, ale wrogowie decydują się kapować, czyli sytuacja dla nas idealna do wygrywania bitwy. Próba będzie oczywiście dekapa, jeden czołg na kapie, nie wiadomo co to jest, najprawdopodobniej może być to T28, ale już mamy dwóch na kapie, także tutaj wywołują, że tak powiem, większą presję, aczkolwiek jeszcze wszystko pod kontrolą, dwie prawie minuty, także jest naprawdę luzik, zobaczymy czy wjedzie trzeci. Natomiast dekapowanie z tego miejsca jest niezwykle łatwe, jest ładna widoczność, aczkolwiek nie ma się jak schować, także wrogowie będą próbowali nam oczywiście oddać, plus arta prawdopodobnie skupi się, także tutaj taki pełny dekap, że będzie mógł stać dekoder i sobie ich klepać, pewnie nie wchodzi w grę, ale zaraz się przekonamy. Sytuacja, tak jak mówię, pod kontrolą, zobaczmy czy tak będzie do końca tej bitwy. Dobra, zaraz się pewnie wyświecą, no, muszą być na to, tak, Matilda na full HP, dokończmy te 28, tak jest i mamy Matyldę, która jest mocno nieświadoma, daje się doić, ale już nas widzi, także będzie teraz pewnie nam oddawała. I co z Artą? Co z Artą? Ta Matylda nie strzela, nie wiadomo, chyba skupia, ale daje się tak ostro wydoić, że głowa mała. Zobaczmy na pociski. 4 pociski do końca bitwy i zostają nam 3 pociski. 9 kili, ponad 3000 obrażeń. No to jest wynik naprawdę niezły. No i zostaje nam jeszcze M41 HMC. A my do końca mamy 3 pociski. Czy to wystarczy? Zaraz się przekonamy. 199 HP kontra 230, 75 średnich, czyli mamy jakieś 225, jeśli dobrze liczę, do skończenia arty. Ona ma 230 hapsów, także zobaczymy, co się z tego urodzi. Możliwość zdobycia pula. Zobaczmy. Zobaczmy, gdzie jest arta, czy ona cały czas stoi w narożniku. Czy może gdzieś sobie jeździ po mapie, szuka pozycji? Jest artka. Teraz trzeba by skupić do końca i każdą pestkę szanować. Tak jest, 79, 69, 82 do końca HP. 75, zostaje nam 7 HP.
i skończyła się amunicja. Także to jest interesujące, co teraz możemy zrobić. 3000, prawie 400 uszkodzeń, 7 HP dzieli nas od wygrania tej bitwy i od medalu Pula. No, to jest ciekawe. To jest ciekawe, co można zrobić. Prawdopodobnie będzie próba tarana, ale czy na pewno ten taran przeżyjemy? No, Crusader nie jest jakimś czołgiem ciężkim. Ma 199 HP, także jakby się rozbujał i mocno przyfasolił w tą artę, to prawdopodobnie mogliby zginąć obaj. Także zobaczmy, co zrobi. Jeśli będziemy kapować, to arta pewnie wjedzie w tego kapa i nam tego kapa zatrzyma. Plus jest bardzo, tak naprawdę, dużo czasu do skapowania potrzebne. No, teraz co robi dekoder? Wyjeżdża mega ryzykownie z góry. Objeżdża tą artę, 7 HP. Jak ją stuknie? Ach, delikatnie, bardzo ładnie wyszedł z tego kłopotu dekoder. Taranem kończy bitwę, także obejrzyjmy sobie screeny końcowe. Wpada odznaka mistrzowska, medal Pula zrobiony przez tarana. Duży kaliber i specjalista. 3000, prawie 400 uszkodzeń, 10 fragów dało. Wynik expa jak na piąty tier, naprawdę świetny. 1637. Co tutaj jeszcze mamy? 65 strzałów oddanych, czyli wszystko, co miał. 50 trafień. 55, przepraszam, trafień i 50 z przebiciem. Uszkodzone pojazdy 10, zniszczone 13, 13 uszkodzonych, 10 zniszczonych, 4 km przejechany, zarobek to 21 tysięcy. Także bitewka epicka, być może nie z tych takich mega, hiper, super, sam na 10, aczkolwiek trzeba docenić, naprawdę fajne zachowanie, fajny wyciąg, no i ten taranik taki delikatny, z premedytacją w tą artę, bardzo, bardzo ładny. Także tyle w tym materiale, widzimy się w kolejnych, cześć!